Giedrów Marek. Narożnik czerwony, Giedrów Marek, Olimp Szczecin, narożnik niebieski, Lach Przemysław. Skorpion Szczecin. No, derby Szczecina na ringu w Wałczu. Giedrów Marek. Rozpoczął z większym animuszem pojedynek. Doskonałe warunki fizyczne. Wyższy od swojego przeciwnika. Teraz bardzo ładny lewy, prawy, prosty Giedrocha. Nie znalazł sposobu Lach na obronę przed tymi czasami. Szybszy na pewno jest Giedrów i wykorzystuje swoją szybkość właśnie. Szybkość w tej kategorii wagowej to naprawdę skarb nie do ocenienia. A tutaj Giedrów jest zdecydowanie szybszym zawodnikiem. W szczególności ta lewa rączka chodzi, jak popularnie mówiąc, igiełka i o, kolejny lewy prosty. I koniec pierwszego starcia. 5-3 prowadzi reprezentant Olimpu Szczecin.
I już druga runda rozpoczęta. Mulach tutaj w drugiej rundzie zaczyna sobie pozwalać, oczywiście w cudzysłowie to mówię, i coraz częściej trafia Giedrocha. Bardzo ładnie teraz Marek Giedroch zaatakował. Ale tutaj znowu ta właśnie akcja była na szybkości i Lach no nie znalazł sposobu, żeby zasłonić się przed ciosami Giedrocha. Był moment taki, że Lach po prostu zaczął troszeczkę przeważać, ale z powrotem wróciło wszystko do normy i Giedroch no, kontynuuje swoje zamierzenie. I drugą rundę wygrywa 5 do 1, w sumie 10 do 4.
Troszeczkę powtarza się historia z rundy drugiej, gdzie na początku Lach zaczął przełamywać Giedrocha. No tutaj też. Pięknie teraz Giedroch trafił swojego przeciwnika. Najpierw kolejny prawy bardzo ładny Marka Giedrocha. Koniec pojedynku. Myślę, że tutaj zwycięzca może być tylko jeden. Do 5 zwycięstwo Marka Giedrocha.